Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej przekładowej rozgrywce. Ja jestem Arek, a to są najeźdźcy ze City od Portal Games. Mam tutaj przygotowaną rozgrywkę w trybie jednoosobowym, a naszym przeciwnikiem, a nawet przeciwniczką będzie łowca, który plasuje się na trzecim z czterech poziomów trudności. Zagram kilka rund, gdzie postaram się omówić jak najwięcej szczegółów. A no i wybaczcie, że musieliście tyle czekać na kolejną przykładową rozgrywkę. Także nie ma co zwlekać, krótkie intro i zaczynamy. Jak już wcześniej mówiłem, mamy tutaj przygotowaną rozgrywkę jednoosobową. Tak naprawdę nie różni się ona niczym od wariantu wieloosobowego, poza tym, że zamiast oczywiście na żywego przeciwnika gramy na wirtualnego gracza. A taki gracz ma swoją specjalną talię, którą sobie dokładnie omówimy w momencie, kiedy będzie taka potrzeba. Ja wylosowałem takiego oto bohatera, Enare. Ma on taką specjalną akcję, że mogę odrzucić jedną kartę, aby za darmo zatrudnić członka załogi. Oraz jedną postać z naszej ekipy, a jest to antagonistka, której umiejętność bierna, to zyskujemy dwa siły podczas najazdu szarym robotnikiem. Zaczynamy grę z niebieskim robotnikiem, z trzema sztukami złota oraz z jednymi zapasami. Do tego mam trzy karty na ręce, a w tym wypadku awanturnika, strażniczkę oraz piwowarkę. Ja gram kolorem pomarańczowym, a nasz przeciwnik kolorem fioletowym. Mapę mamy podzieloną na dwa regiony. Pierwszy jest to nasze obozowisko, gdzie robimy akcje typowe pod worker placement oraz część mapy, gdzie robimy najazdy. Możemy najechać Cymerię, Asyrię, Persję oraz Grecję. Po prawej oraz lewej stronie planszy umieściłem wszystkie potrzebne żetony oraz drewienka, między innymi trzodę, wóz, złoto, ekwipunek, rany, jakie możemy dostawać, zasoby, kumys oraz reszta monet. Tutaj mamy talię zwierząt, odkryte mamy trzy karty, gdzie podczas gry będziemy mogli dobrać sobie konia albo orła. Każdy daje inne bonusy. Tutaj jest talia, z której będziemy dobierać kartę, ogólnie karty naszej załogi, a tutaj już odrzucone karty, które odrzuciłem w fazie draftu. Wygrywa oczywiście gracz, który zdobędzie najwięcej punktów. Punkty zaznaczamy na tym torze punktacji, a możemy je zdobywać za udane najazdy, za wykonane wyprawy, czyli takie zadania. Niektórzy nasi członkowie ekipy będą mieli tutaj specjalne zdolności pasywne, które będą dawać nam punkty na koniec gry. Ewentualnie, tak jak tutaj macie na tej części planszy, za każde złoto zdobywamy 2 punkty, ekwipunek 1, wóz 1 oraz za 2 trzody 1 punkt. I nie możemy mieć w swoich zasobach więcej niż 8 monet, 8 kumysów, 8 zasobów albo 8 kart na ręce. No i jeszcze powiem, co to jest ten kumys. Jest to taki magiczny trunek, dzięki któremu możemy dodać troszeczkę siły do naszych najazdów. A wykorzystujemy go wtedy, kiedy oczywiście nie będziemy pewni, czy uda nam się najechać daną osadę. Możemy go również tutaj na planszy wymienić na wyleczenie dwóch naszych ran. No dobra, tyle tytułem wstępu, czas zacząć pierwszą rundę. Zaczynam ja. Mamy tutaj naszego niebieskiego robotnika. Robotników możemy kłaść w rejonach obozowiska, na konkretnych obszarach. Na przykład na farmie, wtedy za jednego niebieskiego wojownika dostaniemy 2 zasoby. Gdybyśmy postawili czerwonego, dostaniemy 3 zasoby albo 1 wóz. Na przykład u mincerza dostaniemy 3 monety, a w koszarach będziemy mogli zrekrutować kartę z ręki na naszą planszetkę gracza i powiększyć naszą ekipę. Lub ewentualnie zamienić kumys na wyleczenie naszych 2 ran. Gdy już zdobędziemy albo czerwonego, albo szarego wojownika, możemy również stawać na stajnie, gdzie za 2 monety będziemy mogli sobie posiąść jedną kartę orła lub wymieniając ekwipunek na kartę konia. W namiocie wodza możemy jedną trzodę zamienić na 2 zasoby albo 1 kumys, albo też zrobić wyprawę. A wyprawę robimy w taki sposób, że musimy po prostu wypełnić wymogi danej wyprawy, czyli w tym wypadku posiadać 1 złoto i 1 wóz i na koniec gry dostaniemy 6 punktów. A tutaj na przykład musimy pozbyć się z ręki kart o łącznej sile 3, za co dostaniemy 2 punkty na koniec gry. I tu jest taki bardzo fajny motyw, że w momencie kiedy położymy i zrobimy daną akcję, musimy również zabrać wojownika. Oczywiście nie możemy brać z tego samego miejsca, tylko z innego i od razu również wykonujemy te akcje. Czyli na przykład jakbym postawił na koszarach, mogę zarekrutować kartę z ręki i weźmiemy tą i dobieramy 2 karty. Albo dobieramy kartę i bierzemy 2 kumysy.
Dobra, jak już wiecie, jak wygląda akcja obozowiska, no to zaczynam. No to powiedzmy, że chciałbym najechać Cymerię. Żeby to zrobić, potrzebuję niebieskiego albo szarego wojownika. Muszę mieć dwóch członków załogi, na razie mam jednego. Oraz muszę mieć trzy zapasu. Tutaj są troszeczkę mniejsze wymagania, ponieważ muszę mieć dwa zapasy. A tutaj jest opcja dla trzech i czterech graczy. Także tamte pola nas w ogóle nie interesują. Dobrze, mam takie oto karty. W lewym górnym rogu widzimy, ile dana karta ma siły potrzebną do najazdów, natomiast poniżej ile kosztuje wdrożenie jej do naszej załogi. Ja bardzo bym chciał zarekrutować strażniczkę, ponieważ ma dwa siły, a przy okazji jak wykonamy akcję namiotu spotkań, możemy dobrać jedną dodatkową kartę. Akcja namiotu spotkań jest tutaj. Także dobra, ja będę chciał ją zarekrutować. Biorę naszego robotnika, kładę na koszary. W tym momencie mogę rekrutować. Wydaję 3 monety. I rekrutuję ją na przykład w tym miejscu. Jak widzicie, możemy mieć 5-osobową załogę, a nasz dowódca nie liczy się do tej załogi. On tylko daje umiejętności. Także mamy już 2-osobową załogę i bez problemu będziemy mogli najechać na którąś z osad w Cymerii. Wykonałem akcję rekrutacji w koszarach. Następnie muszę zabrać jednego z robotników, którzy już byli na planszy. Wezmę sobie namiot spotkań, zabieram robotnika, dobieram dwie górne karty i w tym momencie mogę wykonać bierną umiejętność naszej strażniczki. Czyli w momencie, jak wykonałem akcję namiotu spotkań, mogę dobrać kolejną kartę. I na tym nasza tura się kończy. W czasie naszej tury możemy wykonać tylko jedną z dwóch akcji, czyli właśnie akcję w obozowisku albo akcję najazdu. Także akcja w obozowisku została wykonana. Teraz przechodzimy do naszego przeciwnika. Tura wirtualnego gracza wygląda w ten sposób, że dociągamy pierwszą kartę z góry i rozpatrujemy wszystkie warunki od góry, które znajdują się na tej karcie. Czyli w tym wypadku nasz przeciwnik bardzo odważnie chciałby zaatakować Grecję, która jest bardzo daleko, czyli już wiem, że na pewno mu się to nie uda. Najpierw patrzymy, czy w ogóle są dostępne osady gotowe do najazdu. Jeżeli nie, wtedy będzie chciał wykonać zadanie, czyli wyprawę. Patrzymy, w Grecji są wszystkie osady, także przechodzimy dalej. Warunek jest spełniony. Czy może wydać 4 zasoby? Startuje z 2 zasobami, czyli brakuje mu jeszcze 2. Skoro nie jest dany warunek spełniony, wtedy rozpatrujemy prawą część karty, czyli tutaj po prostu wykonuje wyprawę. Teraz patrzymy na te strzałki. Pokazuje, że lecimy od dołu planszy w górę. Dostępnych wypraw tutaj nie ma, także tak naprawdę pierwszą dopiero jest ta z obozowiska. Jeżeli byłoby więcej wypraw, czyli jak na przykład w tym momencie, no to by wziął sobie pierwszą z prawej strony. Nie mógł tego wykonać, wykonuje wyprawę. Bierze ją i będzie miał zapewnione 2 punkty na koniec gry. Karty odkładamy i tak wygląda tura naszego przeciwnika. Przed każdą wyprawą warto się troszeczkę zaopatrzyć. Im więcej siły, tym możemy zdobyć więcej punktów. I teraz znowu muszę wykonać akcję obozowiska, ponieważ mam tylko jeden zasób, a najtańsze tutaj, gdzie mogę zaatakować, wymaga 2 zasobów. Czyli teraz sprawdzamy nasze obozowisko, gdzie mogę zyskać zasoby. W akcji na przykład farmy. Czyli kładę naszego robotnika i wymieniam na 2 zasoby. Następnie musimy zabrać jednego z pozostałych robotników. Myślę, że zabiorę tego z centrum obozowiska, ponieważ mamy tutaj bardzo fajną akcję. Możemy użyć umiejętności, kart, które mamy na ręce, czyli na przykład mścicielka, mamy tutaj ten symbol, możemy usunąć wszystkie rany z jednego z twoich członków załogi. Albo na przykład z awanturnika, dobierz 2 karty albo weź 2 zapasy. Ale ja nie chcę tego używać, ponieważ jak widzicie, jest tutaj łamany na taką flagę, a flaga jest to umiejętność naszego dowódcy. Odrzuć jedną kartę, aby za darmo zatrudnić członka załogi. Bardzo jest mi to na rękę. Odrzucę sobie najsłabszą kartę, która jest u mnie, czyli piwowarkę. I nie jest to żadna reklama. I w tym momencie za darmo mogę zatrudnić sobie jakiegoś członka załogi. Szczerze, to jest to bardzo silny dowódca, ponieważ teraz nie muszę wydawać 3 srebrników, a zatrudnię sobie mścicielkę. I wchodzi ona do naszej załogi. Dzięki temu mamy już 3, 6, 8 siły.
A teraz nasz wirtualny przeciwnik. Dobieramy kolejną kartę. Widzimy, że chce najechać Cymerię. Mamy Cymerię, to jest osada najbliżej naszego obozowiska. Wszystko jest jeszcze dostępne, także na spokojnie może ją najechać. Lecimy dalej. Czy może wydać jeden zasób? Ma dwa zasoby, czyli może to zrobić. Czy ma dwa siły? Ma jeden siły, nie ma nic więcej. Czyli nie robi jeszcze akcji najazdu. I w tym momencie, skoro ma mniej siły niż potrzeba, dostaje konia pierwszego z prawej. Te karty odrzucamy, znowu mu się najazd nie udał, ale tym razem dostaje konia, który daje mu dwa siły i jeden punkt na koniec gry. Czyli w tym momencie już łącznie nasz wirtualny przeciwnik ma 3 punkty siły. Jeżeli teraz dociągnąłbym tamtą poprzednią kartę, mógłby na spokojnie zrobić najazd i zdobyć sporo punktów. Ale teraz przechodzimy do mojej tury. A teraz tak, u mnie mam wystarczająco zasobów, wystarczająco członków załogi, niebieskiego robotnika, także najedziemy sobie na pierwszą osadę. Taka osada składa się z dwóch mniejszych. Najpierw sprawdzamy warunki. Tak jak już mówiłem, wszystko się zgadza. Jeżeli podczas ataku będziemy mieli mniej niż 4 siły, dostajemy jedną ranę. A jeżeli więcej niż 4 siły albo 4, dostajemy jeden punkt. Czyli to taki ogólnie średnio opłacalny najazd, no ale lepszy ryc niż nic. Ale przy okazji i do tego zdobywamy wszystkie zasoby na danej części osady. Czyli powiedzmy, że chcę zaatakować te, dzięki czemu zdobędziemy jedno złoto, trzodę, ekwipunek oraz wóz. Wozy są ogólnie potrzebne, żeby dalej najeżdżać na planszę. Jak widzicie już od Persji, zawsze jest wymóg wozu. No okej, i teraz. Akcja wygląda w następujący sposób. Cymeria, potrzebujemy jedną czerwoną kość, a do tego dobieramy żółtą za złoto znajdujące się w osadach. Czyli można sobie to tak wyobrazić, że są po prostu lepiej chronione, dlatego dobieramy dodatkowe kości, które mogą nas zranić. W takiej sytuacji będę musiał dobrać dwie żółte kości. Czyli to jest nasza pula kości do tego najazdu. Jakby była taka sytuacja i byśmy atakowali tę osadę, rzucamy jedną żółtą kością. W takim przypadku, mimo że będziemy mieli tutaj w jednej części osady dwie sztuki złota, to i tak rzucamy tylko jedną żółtą kością. Nasz przypadek był taki, czyli rzucam trzema kośćmi. I teraz tak jak widzicie, na kościach możemy mieć właśnie punkty ran, naszą siłę, którą będziemy musieli zsumować z siłą na naszych członkach załogi. Czyli w tym wypadku mam 3 siły, plus 8 to jest 11, a tutaj był wymóg tak naprawdę 4, aby zdobyć jeden punkt. Kości na razie odłożę tutaj na bok, zdobywam natychmiast jeden punkt, wysuwam się na prowadzenie. Oczywiście należy od razu wydać przed najazdem wszystkie zasoby, które mamy tutaj wypisane. Udało się najechać tę osadę, zdobywam wszystkie zasoby. Zdobywam szarego robotnika, dzięki któremu będę mógł najeżdżać coraz to dalsze tereny. Następnie odwracamy osadę i tak jak widzieliście już tutaj u góry, odkrywa nam się wyprawa, którą również będziemy mogli wykonać. I ostatnia część, należy przydzielić punkty ran. Musimy rozdzielić wszystkie punkty, które nam wyskoczyły, na członków naszej załogi. Tutaj ma fajną umiejętność Mścicielka. To jest taka trochę taktyka na umieranie, że mógłbym teraz przydzielić jej 3 rany, bo ich siła to jest również ich zdrowie. I jeżeli ona zginie podczas najazdu, będę mógł dobrać 3 karty. Ale na razie tego nie chcę robić, bo chcę jeszcze troszeczkę dalej najechać, abyście mieli większy pogląd gry. Dlatego szkoda mi tracić kart. Także 3 punkty ran rozdzielę jakoś równomiernie. I teraz to jest bardzo ważne, ponieważ za każdy punkt ran dany członek załogi traci po prostu jeden siły. Czyli w tym momencie teraz ta karta zamiast mieć 3 siły, ma 2. Moja akcja najazdu właśnie się skończyła, przechodzimy do tury przeciwnika. Na jego karcie mamy, że chce najechać Cymerię, może. Czy może wydać 2 zasoby? Może. Czy ma 1 siły? Ma 3 siły. Czyli robi najazd. I w tym momencie zdobywa od razu 4 punkty. Wysuwa się na prowadzenie. Musimy od razu wydać te zasoby, które były mu potrzebne do najazdu.
I teraz w następnej akcji blokuje nam namiot spotkań, czyli nie mogę korzystać z tego pola w naszym obozowisku. Dobrze, czyli teraz robię akcję pracy naszym szarym wojownikiem. Tak naprawdę nic fajnego nie mogę zrobić. Po prostu wymienię go na dwie monety. I następnie zabieram niebieskiego wojownika i dobieram dwa zasoby. I teraz przechodzimy do tury naszego przeciwnika. Dobiera on kolejną kartę. Chce najechać Grecję, może. Musi wydać 5 zasobów. Nie może tego zrobić, ponieważ nie ma żadnego, czyli dostaje 2 zasoby. A że to jest troszeczkę lepszy wirtualny przeciwnik, to zamiast 2 dostaje 3. I kartę odrzucamy. Teraz jest moja tura, gdzie wykonam akcję Centrum Obozowiska, gdzie wykorzystam akcję naszego awanturnika, dobiorę 2 karty albo wezmę 2 zapasy. W tym wypadku biorę 2 zapasy, czyli odrzucam kartę z ręki, biorę 2 zapasy. Jak widzicie, już tu się robi ładna kupka, którą będę mógł wymieniać na coś innego. I wezmę sobie szarego robotnika, za którego dostaję 2 monety. Teraz tura naszego przeciwnika. Znowu chce najechać Grecję, nic z tego, wydać 4 nie może, bo ma, jak widzicie, 3, dostaje 2, czyli dostaje 3 ze specjalnej umiejętności łowczyni. Już ma 6 zapasów, robi się poważnie. Kartę odrzucamy. Teraz znowu zrobię akcję w obozie, ale tym razem do członków naszej załogi dołączy orzeł, czyli biorę naszego szarego pracownika, kładę na stajni i za 2 monety mogę zrekrutować orła. Płacę 2 monety, czy też srebrniki. Zapomniałem o jednej rzeczy, ponieważ zawsze jak dobieramy konia albo orła, którąś z tych 3 kart, musimy od razu dołożyć następną kartę. Po prostu zawsze muszą być 3 do wyboru. Jak widzicie, orły mają tutaj różne też umiejętności. I dodają do siły, dodają punkty na koniec gry, albo możliwość korzystania ze specjalnej umiejętności naszych członków załogi. Oczywiście stawiając robotnika na centrum obozowiska. Teraz nie będziemy musieli tylko korzystać z umiejętności naszego dowódcy brygady, a również z członków załogi. Dlatego ja sobie go wezmę. Przydzielamy naszego orła na którymś z 5 miejsc. I to jest ważne, że nie będziemy mogli ruszać go do końca gry. Chyba że zamienimy go na innego. Czyli nawet jak członek załogi zginie, orzeł zostaje cały czas na tym samym miejscu. I tyczy się to również koni. I na przykład ta umiejętność jest bardzo fajna. Dzięki strażniczce będziemy mogli dobierać 3 karty. A jeżeli bym teraz użył konia, po prostu wtykamy go w ten oto sposób. Orzeł wzięty, dokładamy kolejną kartę i akcja stajni jest zakończona. I w tym momencie zrobię akcję obozowiska, biorę niebieskiego pracownika i wykorzystamy sobie właśnie jej akcję i dobieram 3 karty. I dobrałem egzekutora, szpiega i bandytkę. Akcja naszego przeciwnika. Znowu chce najechać Grecję, no nieźle się potasowało. No i od razu widzimy, że może najechać. Musi wydać 5 zasobów, może, bo ma 6. I czy ma 6 siły? Nie, na szczęście ma 3, czyli dostaje znowu konia. Tym razem konia środkowego. Czyli teraz już ma 4 siły. Dokładamy kolejną kartę zwierząt. A ja już się nie będę cackał i po prostu najadę Asyrię. Asyria jest już troszeczkę bardziej wymagająca. Potrzebuję 3 członków załogi, których mam, 4 zasoby, które mam i szarego albo niebieskiego robotnika, którego również posiadam. Dlatego kładę go tutaj. Chcę najechać tę oto osadę. Liczymy, ile mamy siły, czyli mam 8, odjąć 3 rany, czyli 5. Następnie biorę białą i czerwoną kość. Nie biorę żadnej żółtej, ponieważ nie ma żetonu złota. No i zobaczmy, co tu mamy. 5 siły plus 2. To 7 plus 2 rany. Do tego wydaję 4 zasoby. I oczywiście jakbym nie chciał wam pokazać kolejnego najazdu, to bym tego nie zrobił, ponieważ jest to bardzo zła decyzja. Troszeczkę za mało siły jak na Asyrię, czyli najazd był udany, ponieważ mam powyżej 2 siły, ale dostaję 2 rany. Zabieram nasze zasoby. Odwracamy wyprawę. Zabieram robotnika. No i muszę przydzielić teraz tak naprawdę 2, 4,
6 ran. Bardzo dużo. Przydzielę 2 na mścicielkę i ona ginie, czyli będę mógł dobrać 3 karty. Robię to od razu. Sprawdzam od razu, ile mam kart na ręce. Dokładnie 8, więcej nie mogę mieć. Jeszcze 4 rany. Zabijam ją. No i zabijam antagonistkę. Nie ma co zbierać. A orzeł zostaje w tym samym miejscu. Także jak widzicie, fail, nie róbcie tego w domu, ale tak właśnie wygląda rozgrywka w Najeźdźców ze Scythii. Najeżdżamy kolejne osady, zbierając kolejne surowce, tworząc różnego rodzaju kombosy między kartami naszej załogi a ich umiejętnościami, ale oczywiście należy dobrze przygotować się do dalszych wypraw. Gra mi się bardzo spodobała, jak widzicie zasady są proste, ale z własnego doświadczenia wiem, że do tego typu gier trzeba mieć troszeczkę ogrania, ponieważ paraliż decyzyjny niektórych osób potrafi zabić przyjemność z rozgrywki. Wielkie dzięki za oglądanie. Jeżeli podobał Wam się odcinek, pamiętajcie o pozostawieniu polubienia oraz subskrypcji. Dzięki temu będę wiedział, czy chcecie więcej materiałów tego typu. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, zostawcie komentarz o treści Najazd, a ja jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do następnego.